Dzień dobry widzowie, z tej strony Dominik. Właśnie nagrywam z Joasią kolejny odcinek. Tym razem jesteśmy na całkiem nowej mapie, całkiem nowy tryb. Wszystko nowe. Zaraz mnie przejedzie, żal, nie, nie. Dobra, wsiadaj. Albo jedziemy na dwa, nie. Yo, dobra. Jest tu tryb Capture the Flag, czyli przejmujemy flagi, ale w taki sposób, że je kradniemy. A jak je ukradniemy, to musimy je przywieźć do własnej bazy. Trudność polega na tym, że jest tu mnóstwo kamperów, przeszkód jak płoty. Widzę, że czołg mnie nie widzi. Nie umiem grać. No i ja nie lubię tego trybu. Gramy. Nikt nie dał mi prawo jazdów, nic. Dobrze. Teraz ukradniemy im flagę. Jedzie. No żal. Już. Ajaj. Uwaga. Nie, nie, nie. Wsiadaj. Aha, dedło cię. Fuck. To źle. To lag. Umarłem. Bo ktoś tu dał miny. W noobski sposób. Dobra. Ktoś dał miny. Posłów. No nie, no bo tu wiesz. To są nuby, wiesz. Dobra, bierzemy jeszcze raz motorrad. Dobra, tym razem zrobimy tak, że jak tam dojedziemy, to najpierw wyczyścimy okolice. Tylko dobrze jest. I to tyle. A, o ile dojadę, to pójdzie jak z planem, nie? This is such an easy game. Przegramy, ale będzie easy. Czekaj, widzisz to? Ktoś tu jest. O, patrz. Zaraz go zabiję. Szybko. Namierzam. Strzał. Patrz, jak leci. Czy doleci? Żal. Walnęło o górkę i nie zaliczył. Nie trafiłem go. Dobra, wracamy szybko do motorad. Uważaj, koło czołgu ktoś jest. Wiem, naprawmy to. Jakiego czołgu? Tam, jest... po lewej, po prawej stronie. Już podjeżdżam. Czołg. Yo, behind you. Gdzie ten cross? Yeah, już chodzę. No nie! No nie wierzę w to, ale... Zrobił to, co ja miałem zrobić, tylko że on trafił, bo to leci naprowadzająco. Musimy ich obejść. Ja będę latał, nie, ktoś wziął... No żal. I się nie da. No co za koleś. Widziałem to. No widzisz, dlatego nie lubię tego trybu, tylko rakiety latają w powietrzu i tyle. Spełnie, Dominik, wchodzę do ciebie. Wchodzę. No to spawnuj. Oh no. Tobie też? Znaczy nie, myślałem, że ciebie ten zbalansowała, ciebie chyba wywaliło. What the fuck? Oh no! Where? I'm waiting on you by the way. Okej. Okay. No, mam trzecie miejsce w kolejce. Uff, a ja myślałem, że rakieta po mnie leci. Po tobie. No po mnie. Powie. No i co to za głupia rakieta? Będzie lecieć prościutko, a jak będzie, nie wiem, budynek na drodze, to pewnie ten, nic się nie ten, nie ominie. No, no. No. Such bullshit. I bullshit, yeah. Nie. Opowiadaj, co teraz robisz. Kurde, jadę sobie i nagle jakieś noobskie ciele do mnie, kurde, strzela. Ja wysiadam i zabiłem to jakimś cudem. Teraz jestem na ich spawnie. Dobrze. O kurcze. Dobra. Mam ich flagę. Proszę państwa, mam ich flagę. Jedź, teraz jedź, jakbyś był szalony. Jesteś crazy. I'm so crazy. Jadę na dębie. Po całej wsi.
No, mam trzecie miejsce, nie wierzę. Co za żart. Zaraz mnie mój przejedzie. No i zabije mnie. Zabił cię? Nie, ominąłem. Uhu, z buta wjeżdżam. No i popatrz. No nie widzę, nie widzę, nie widzę. O, widz. Pytają się, gdzie jesteś. Na serio się pytają, widzowie, gdzie jesteś. Jak ktoś opuści kolejkę, to będę miała miejsce na serwerze. Yeah. Oh yeah, a ja zdobyłem jeden punkt dla naszej drużyny. Proszę państwa, wygramy to, ja to czuję. Będę poświęcał swoje życie Kaderatio i piękne statystyki na ten bullshit. Wygramy to. Mógłbym równie dobrze kampić całą rundę na jednym dachu. Mieć zadupiste statystyki 1 000 000, ale poświęcę się dla was. Żeby nie było. Przejadę kolesia. Przejechałem kolesia, snajpera, no co za lama. Tak kończy kamper pod moimi kołami. Dominik, to jest Dominik jest brutal. Brutal guy. Przyjechałem na spawna, mój deadu, zaraz po chwili ja deadłem, bo kamper siedział w taczkach i go nie zauważyłem. Poważnie, tam są takie wielkie taczki. O, widzę mój widz. Tak, widzę, że mój widz. Widzicie? Fuck logic. Nie, lata helikopterem, ja go naprawiam. Teamwork jest. Coś widzę, że deada, no chyba nie uda nam się jednak tak dobrze tego zrobić. Coraz bardziej ginę, jest prawie czarno-biało, naprawiam go dalej. Skończyło mi się paliwo w palniku. Naprawiam dalej, jednak udaje się. Co za emocje. Komentator i zabił mnie czołg z helikoptera, a helikopter dalej leci. Proszę państwa, co to kuźwa było? Z helikoptera? No. Zabił mnie czołg z helikoptera, a helikopter dalej lata. What the fuck? Nie, no w ogóle. Wszystko git. Zespawnowałem się na moim, który jest praktycznie pod flagą. O, teraz się wycwanie i ja będę taczki osłaniał. Byłoby fajnie, jakby tam był spawn, ale nie, bo po co? Jedź, widzo, widzu, jedź! Rzucę granata z motoratu, znaczy z motoru. Deadliśmy oboje i flaga została upuszczona przez jakiegoś noobka. Padliśmy! No. No fucking way. Dobrze, właśnie widziałem na moich oczach, jak zginął mój widz, bo kampił snajperę. Jak grać na takich mapach? Nie da się, to jest gówno. Mhm. Patrzcie ludzie, nie chcę swojego przejechać, co wy robicie? Ścigam, uwaga, ścigam gościa z flagą, proszę państwa. Będzie wyglądać jak na trailerach, tylko że go nigdy nie dogonię, bo to nie ma sensu, jak oba skutery tak samo szybko jadą. Ale się za nim dymi jak lipa, kuźdyk. Przejechałem kolesia, utknąłem na, nie wiem, górce jakiejś. Ale nasza flaga wypadła, biegnę szybko po nią. Będę na niej leżał cały czas. Wszystko się uda. Leżę na fladze. Leżę na fladze. Zaraz mnie przejedzie motor! Nie przejedzie mnie. Ale deadłem. Jest obok mnie medyk. Podniósł mnie. Dziękuję. A teraz leżymy w krzakach. Dobra, ale biegniemy jednak po ich flagę. Ktoś z naszych próbował wziąć ich flagę. Nie udało się niestety. Skończyło się to niepowodzeniem. Zabiłem jednego, drugi się ukrywa. Ale jednak mnie zabił. Gdzieś tu są nasi. Ludzie, refajcie mnie, to wezmę flagę i zniknę jak ninja. Nie są wszyscy. Refli mnie. Ale to jednak mój ziomuś ma flagę, ja go ten osłaniam. Biegnę za nim, kurde, jak nie wiem za kim. Staram się mu pokazać, że mam tutaj... No nie, miałem rozwalić helikopter z RPGa, ale muszę przeładować RPGa. No, nie mogę wejść. Oh no, no, to niemożliwe. Yeah. A ja uciekam z flagą na piechotę przez pół pustyni. Taki ma
Masz taką masz kondycję? No i deadłem zaraz obok spawna ich. No. Komentator piłki nożnej. Yeah. Bossak już spawnuje. Spokojnie. Dobrze, już jestem. Go, 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 go. Tak, Bossak, czytam ci w myślach, ale jedź już. Jedź, go, go. Przejmiemy to. Mam RPGa załadowanego. Strzelam w helikopter, którego nie widzę. Czy trafię? Leci, leci gdzieś rakieta. Trafiłem w budynek, jedyny na mapie. Wow. So close. Czołg za nami. Ja trafiłem go tak, że go prawie rozwaliłem. Prawie nie oznaczasz. Ja to był strzał. Przykro mi, Dominik, musiałeś go zniszczyć. Nie, właśnie, tylko ten w połowie go popsułem i zdjął nas snajper. A pff. No co za no skill, kampić pewnie. No kampić też potrafię, nie ukrywam. Jak się osłania Dominika. Dobrze, widzę, że mój team właśnie. Tylko mamy problem. Nad nami jest helikopter. Trafiłem helikopter! Z RPGa! Zabiłem kolejnego kolesia, proszę państwa. To chyba będzie jeden z lepszych materiałów. Dobra, wrzucę to na YouTube'a, a co? A ja. Ciekawe, czy mój wsiądzie do mnie. Chciałbym, żeby. A dobra, jedziemy na dwa skutery. Jedziesz ze mną? Dobra, jedziemy. To jedziesz za mną. Szybko osłaniaj mnie, ja będę niósł flagę. Proszę państwa, co to jest? To jest niczym trailer Battlefield 3 Endgame. Tylko, że tam to zawsze wygląda lepiej, bo wszystko jest odgrywane, ale damy radę. Trailer Battlelog'a. Battlelog. Mamy problem, proszę państwa. Wróg ma naszą flagę daleko. Jak to się stało? Jak to jest możliwe? My mamy ich flagę, a oni naszą, ale zaraz wróci do nas, o ile się załaduje ten pasek. To ja tu będę kampił, bo widzę, że do mnie strzelają, a nie chcę stracić flagi, która jest warta 500 punktów. Jedź. Znaczy ja jestem już u nas, tam gdzie mam dać flagę, tylko ona musi zostać przejęta, a ja będę tu sobie kampił do końca gry. 10 na 9, widzę... You have the enemy flag, ale nasza flaga jest tam dalej, ludzie! Przejmijcie to gówno! Jednak nie przejmują, tak? No bo spada i wypada i nikt nie chce tego przejąć. Dobrze, widzę, moi widzowie mnie osłaniają na spawnie, bardzo dobrze. Jedzie Humvee z daleka, widzę! No nie, miałem strzelać z RPGa, ale się nie udało. Bo musiałem przeładować, no co za gówno, powinno mi powiedzieć, hej, przeładuj. Jo. Dobrze, widzę, że nasza drużyna gra zespołowo. Słońce niczym na, nie wiem, bardzo świeci, niczym żarówka Osram. O kurcze, wszystko do mnie strzela, helikopter prawie na mnie wylądował. Zostawcie mnie, to moja flaga, nikomu nie oddam. Nasz czołg potrzebuje naprawy. Nie zdążyłem, wybuch przed moimi oczami. Dobrze, że nie podszedłem, to bym umarł tym bardziej. Czekam, aż nasza flaga zostanie przez nich przejęta. Siemanko! Jestem z moimi widzami w jednym kącie. A jeden daje C4 pode mnie, ja wolę nie podchodzić. Bo 500 punktów ulicą nie chodzi. Prawie mnie wysadził, wysadził moją jedyną ścianę, której się chowałem. Schowam się do takiego pojemnika na gruz. Czołg zaraz mnie zabije, on do mnie podchodzi. Aaa, to się nazywa taktyka na zygzaka. Na zygzak. Hop, siup. Jakie w ogóle uniki, proszę państwa. On mnie nie zabije. Nie zabił mnie? Nie gadaj. Ha! Zginął. Ale jajca. Czołg nie mógł mnie trafić. Żal. Żal. Dalej nie mamy flagi. No proszę państwa, no kurde, czekam tu prawie co.
7 sekund do końca, ja mam flagę, no co za gówno, nie gram w ten tryb, bo... Nie, po co tutaj przyjmować flagi, skoro i tak nie można ich oddać? Coś chyba zrobiłem, zapipczało. Czy to koniec rundy? Wygraliśmy. Dobrze, że Joasia była z nami na samym początku. Dzięki. I się udało. To co? Kolejny odcinek już za niedługo. Nazwany część 2. Dokładnie tak.